Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Właśnie znajdujemy się w Instytucie Francuskim, gdzie przeprowadzimy krótki wywiad. I naszym gościem będzie dyrektor Mediateki, któremu zadamy podstawowe pytania na temat funkcjonowania całego Instytutu. Chciałam zadać Panu pytanie na temat historii Instytutu. Kiedy Instytut rozpoczął swoje funkcjonowanie i jakie jego były początki? Tak w kilku zdaniach mógłby Pan nam to przybliżyć. Instytut Francuski istnieje w Polsce, w Warszawie, szczególnie od roku 1925. On był stworzony jako filia, można tak powiedzieć, Uniwersytetu La Sorbonne w Polsce. I działało prawie bez przerwy od tego momentu, to znaczy, że podczas stalinizmu Instytut był zamknięty i otwierał znowu dopiero w 1979 roku pod nazwiskiem Instytutu Francuskiego, bo wcześniej otworzył znowu w 1968 po wizycie generała de Gaulle w Warszawie, ale pod nazwiskiem Czytelnictwo Francuskie. Więc oprócz okresu stalinizmu, Instytut Francuski i oczywiście wojny, Instytut Francuski działał tak bez przerwy w Warszawie. Najpierw przed wojną był w Pałacu Staszica, po wojnie był tak, ale siedziba, o której warszawiacy najlepiej pamiętają, to było na ulicy Świętokrzyskiej. Potem byliśmy na Senatorskiej i tu na widok od 4-5 lat. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć o głównych celach Instytutu? To, że mamy trzy misje, tak, równoległe. Faktycznie proponujemy kursy języka francuskiego warszawiakom. Mamy bibliotekę, mediatekę, gdzie można znaleźć książki, filmy na DVD, płyty kompaktowe. Mamy też ofertę cyfrową od kilku dni. I organizujemy też, albo współpracujemy z instytucjami kulturalnymi z Warszawy w zorganizowaniu spektakli, wystaw francuskich artystów. Jakie akcje obecnie prowadzi Instytut i z jakim odbiorem się one spotykają, tak, wśród warszawiaków, wśród Polaków? Dla nas najważniejsze to pokazać Polakom współczesną kulturę francuską. Nawet jeśli oczywiście w mediatyce można znaleźć też klasyki, ale najważniejsze jest właśnie pokazać, jaka jest dzisiejsza Francja. Więc zapraszamy do Warszawy współczesnych artystów. Mam wrażenie, że warszawiacy, Polacy tak czekają od Francji inny głos niż na przykład głos angielski czy amerykański. Po prostu czekają od Francji coś innego, tak? Inne propozycje kulturalne, inne punkty widzenia na współczesny świat. Czy głównymi odbiorcami działalności Instytutu są przede wszystkim Polacy, czy jednak Francuzi, którzy mieszkają w Warszawie, mieszkają tutaj w Polsce? Nie, przede wszystkim Polacy. Na przykład tu w Mediatece mamy 3000 czytelników i 90% z nich to są Polacy. Jakie zajęcia, jakie oferty spędzania wolnego czasu Instytut oferuje studentom? Czy może są to jakieś wyjątkowe oferty, czy może jednak Instytut kieruje to tak ogólnie, tak, dla wszystkich, czy są jakieś wyjątki właśnie dla studentów? To znaczy, że studenci mogą tak skorzystać z akcji, z wydarzeń, które organizujemy. Nie wiem, czy jest toż specjalnie dla studentów. Mogę powiedzieć, że w Mediatece
Tak, między innymi dla studentów. Mogę powiedzieć, że w Mediatece studenci mają tak prawo do ulgowego taryfa i w ramach tego abonamentu mogą się skorzystać też z Kulturtek, która jest cyfrowa mediateka francuska. Można ściągnąć od platformy online w ramach abonamentu do mediateki pliki w formacie EPUB, e-booki, zobaczyć streaming, filmy dokumentalne, wypożyczyć czytniki do domu. Jest Pan dyrektorem mediateki, już dosyć dużo nam Pan na ten temat przybliżył, tak? Ale czy może jeszcze chciałby Pan coś dodać na temat jej funkcjonowania? Nawet ludzie, którzy nie znają języka francuskiego, mogą skorzystać z naszych zbiorów i z naszej oferty online, ponieważ mamy coraz dużej książek po polsku tłumaczonych z francuskiego. Przez powieści, eseje i po prostu podręczniki do języka francuskiego od poziomu początkującego, więc można tak zacząć uczyć się sam, tak dokładnie. Pytanie na temat celów. Jakie cele sobie stawia Instytut na przyszłość? My nie będziemy walczyć z językiem angielskim. Po prostu język angielski to tak język międzynarodowy, potrzebny dla tak biznes i tak dalej. Ale zdecydowanie znajomość języka francuskiego może być dodatkowym atutem, tak, w grze, tak. Jeśli Polacy chcą pracować w firmach francuskich w Polsce, znajomość języka francuskiego jest szczególnie ważna. Więc chcielibyśmy właśnie rozwijać tak naszą ofertę w tej perspektywie. Ostatnim pytaniem jest pytanie na temat kadry, na temat nauczycieli. Czy są to przede wszystkim Francuzi, czy może jednak tak Polacy, którzy mają odpowiednie wykształcenie do tego? Są i Francuzi, i Polacy, tak. Więc i native speaker, i Polacy, którzy tak mają kształcenie w nauczaniu języka francuskiego dla obcych. I na koniec naszego spotkania mamy prośbę, czy mógłby Pan pozdrowić studentów UKSW, powiedzieć coś miłego dla nas. Alors, je souhaite aux étudiants de l'Université du Cardinal Wyszyński beaucoup de succès dans leurs études et je les invite cordialement à l'Institut français de Pologne et en particulier à la bibliothèque médiathèque. Panie Fryderyku, dlaczego akurat Polska i czy mieszka Pan tu na stałe? Tak, mieszkam w Polsce od 14 lat. Z powodu tak miłości, tak. No, tak, żona jest Polką i tak. Tu jestem od 14 lat i znam Polskę od 17 już. Co najbardziej i najlepiej kojarzy się Panu z Polską? Polacy są ludźmi bardzo przyjemnymi, ale witają tak innych w sposób bardzo przyjemny. Bardzo aktywny kraj, szczególnie w Warszawie, gdzie tak, wszystko się dzieje dosyć szybko, rzeczy się zmieniają. To bardzo tak dynamiczne, tak. Czego Francuzi nam, jako Polakom, mogą zazdrościć i czy są jakieś wyraźne różnice? Zdecydowanie Warszawa jest miastem dla nas bardzo zielony, ale niestety to spowodowane też przez historię, tak, bo jeśli są takie strefy wolne, tak, od budynków i tak dalej, to niestety tak z powodu II wojny światowej, ale generalnie Francuzi pierwszy raz w Polsce, tak, w Warszawie szczególnie, tak mówią, to mówią, tak, że tutaj mamy wrażenie, że przestrzeń, tak, że można oddychać łatwo, że tak, perspektywy są wolne, tak. Mm-hmm.
Właśnie chcemy po rozmowie z panem dyrektorem Mediateki. Nasze oczekiwania się jak najbardziej spełniły. Odpowiedział nam na wszystkie pytania, również te dotyczące jego życia prywatnego. Znajdujemy się obecnie na ulicy Francuskiej. Jej nazwa pochodzi od sojusznika II Rzeczpospolitej, Republiki Francuskiej. Ma ona również związek z szacunkiem zachowanym za czasów epoki napoleońskiej. A teraz udamy się na rozmowę z naszą koleżanką Asią, studentką europeistyki, która wróciła właśnie z semestru spędzonego we Francji. Asiu, jak ogólnie wspominasz Francję, Francuzów? No, ogólnie bardzo pozytywnie. To nawet się zaskoczyłam, jak ludzie byli do mnie pozytywnie nastawieni, no bo w końcu przyjeżdżam z innego kraju, tak boję się mówić po francusku. A od razu jak wsiadam do autobusu do centrum miasta, do takiej nawetki, to od razu chłopak zaczął do nas sam rozmawiać, Francuz. Więc pojechałam z koleżanką, byłyśmy obie zaskoczone, co się dzieje. Powiedział, że mu gdzie chcemy dojechać. On z nami cały czas rozmawiał, w ogóle doprowadził nas do tego hostelu, w którym chciałyśmy nocować. Pomagał nam kompletnie bezinteresownie i jeszcze po drodze pokazywał zabytki, że tu jest katedra, tu coś. Więc to było naprawdę bardzo pozytywne. A później było już też tylko lepiej, że często właśnie mi pomagali ludzie. Nawet jak ich o to nie prosiłam, przychodziłam na przystanek, rozglądałam się niepewnie, czy to na pewno w dobrym miejscu jestem, to ktoś do mnie zagadywał, czego szukam, gdzie chcę dojechać, czy na pewno w dobrym miejscu stoję. No i jak słyszeli, że jestem z innego kraju, to się pytali skąd, ale z wielką sympatią. Jak oceniasz ich system kształcenia, ich poziom nauczania? System kształcenia, no więc taki bardzo tradycyjny bym powiedziała, bo wykłady polegały na tym, że przychodził profesor z książką albo z notatkami i całe półtorej godziny mówił, po prostu mówił. Żadnych prezentacji multimedialnych, żadnych nowocześnień, tylko normalnie w auli wszyscy siedzą, notują, a profesor sobie mówi. Czy chciałabyś na stałe zamieszkać we Francji? Jeżeli tak, to dlaczego? Nie, na stałe chyba nie. Właśnie dlatego zdecydowałam się na Erasmusa, bo wiedziałam, że raczej na stałe nie wyjadę z Polski. Chciałam po prostu zobaczyć, jak to jest mieszkać właśnie we Francji. I ogólnie było w porządku, tylko jednak brakowało mi ludzi, rodziny, znajomych. I mimo wszystko cały czas czułam się, jakbym tam była po prostu w gościach, że nie jestem tam jak u siebie, tylko jednak jestem w gościach i jest w porządku, ale na stałe nie. Co Cię najbardziej zaskoczyło podczas Twojego pobytu we Francji? Co mnie najbardziej zaskoczyło? Na pewno zaskoczyły mnie właśnie godziny posiłków, które tam obowiązują. Ponieważ oni jedzą do 14 taki obiad i później dopiero około 18-19 dużą kolację, podczas gdy ja byłam przyzwyczajona do obiadów koło godziny 16-17, a wtedy wszystkie restauracje, stówki były po prostu zamknięte. No ja bym musiałam sobie sama gotować albo iść do McDonalda. Co jeszcze mnie zaskoczyło? To, że Francuzi na przywitanie, tacy w naszym wieku, całują się dwa razy w policzek. Gdzie u nas jest to raz, albo z rodziną trzy. Francuzi z pewnością siebie przechodzą na czerwonym świetle, jeżeli żaden samochód nie jedzie i policja nie ma z tym żadnego problemu. Tak samo, jeżeli ktoś idzie z butelką wina albo pije tą butelkę w gronie przyjaciół, również nie ma z tym żadnego problemu, nawet jeżeli to robi na ulicy, na świeżym powietrzu. Może zdradzisz nam jakąś swoją gafę czy zabawną sytuację, która zdarzyła się dzisiaj podczas pobytu we Francji? No mogę zdradzić. No więc we Francji jest taki zwyczaj, że jak powie się cześć osobie znajomej, to pyta się od razu ça va, co znaczy w porządku. Ale tak naprawdę nikt nie oczekuje jakiejś wyczerpującej odpowiedzi, po prostu jest to taki sposób na zagajenie do drugiej osoby. I ponieważ ja zazwyczaj nie wiedziałam, co mam odpowiadać w takiej sytuacji, więc przyjęłam taktykę, żeby pierwszej mówić ça va. Co często wyglądało tak, że mówiłam o sobie cześć i zaraz za tym dawałam to ça va, że mówiliśmy to w jednym momencie. I to było takie dziwne, ale nie wiedziałam, jak mam inaczej wybrać z tej sytuacji. Czego według Ciebie Polacy mogą zazdrościć Francuzom? Ja wiem, przez czego zazdrościć. No może ewentualnie jakiejś takiej uprzejmości do innych nieznajomych często osób i życzliwości. Chęci pomocy to może to, bo naprawdę
pomoc udzielili mi dużej nieznajome osoby. Czy uważasz, że ta kultura jest ciekawsza od naszej? Nie sądzę, bo każda kultura jest inna i kultura Francji jest na pewno interesująca i warto ją poznać, zachęcam do tego, ale myślę, że nie możemy się czuć gorsi. Czy odwiedziłaś kiedyś Instytut Francuski i korzystałaś z jego usług? Oczywiście, że odwiedziłam. Nie wiem, czy można powiedzieć, że korzystałam z jego usług, ale zdawałam tam egzaminy DELF, które są uznawane na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka francuskiego i zdawałam w sumie 3 egzaminy tam na 3 różnych poziomach. Aczkolwiek nie korzystałam tam z żadnych kursów językowych. Jeszcze do tego etapu nie dotarłam, ale byłam tam ze względu właśnie na egzaminy. Na tym chciałobyśmy zakończyć nasz filmik. Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyłyśmy tematykę Instytutu Francuskiego oraz kultury francuskiej. Dziękujemy za uwagę. Thank you.